Siemanko wszystkim, z tej strony Migao, no a dzisiaj postanowiłem, że przedstawię wam wszystkie darmowe nagrody dla graczy po starcie nowego sezonu 4. W tym filmie głównie poruszymy sobie temat nowego specjalnego wydarzenia, które już pojawiło się w grze i gracze mogą zdobyć w nim nagrody, specjalny pakiet z darmowymi nagrodami dla pewnej platformy oraz informacje na temat pewnego nowego wydarzenia, które dopiero za jakiś czas pojawi się w grze. No a wy przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku Migao 2, tak jak te dwa kozaki na ekranie. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych takich filmów, no i strzelcie tą mapkę w górę, a na pewno nie żałujecie, no a my przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. A więc jak sami dobrze wszyscy wiecie, w grze Fortnite dosłownie w każdej jednej aktualizacji są wprowadzone do gry jakieś darmowe nagrody, które każdy gracz może zdobyć całkowicie za darmo i tak też było po ostatniej aktualizacji 22.0, czyli aktualizacji nowego sezonu 4. Ponieważ to właśnie po niej dostaliśmy informację o dwóch mini wydarzeniach, w których gracze będą w stanie otrzymać trochę przedmiotów kosmetycznych na swoje konto, a dodatkowo po niej pojawił się pewien darmowy zestaw na jedną z wszystkich platform do grania w Fortnite. Dzisiaj za to postaram się przedstawić wszystkie obecne, jak i to nadchodzące darmowe nagrody, które niebawem będą do zdobycia dla wszystkich graczy, a wszystko to zaczniemy sobie od nowego wydarzenia, które jest już dostępne w grze Fortnite. A dokładnie osoby, które zdążyły już zauważyć, zaraz po wejściu do gry i w zakładce z zadaniami, i w zakładce znajomych pojawiły się dwie nowe zakładki z nowym wydarzeniem, za które gracze są w stanie dostać emotkę Kill of malowanie do broni oraz lotnie. Przedmioty te możecie zdobyć za wydarzenie, które co ciekawe już kiedyś było w grze Fortnite, i mowa tutaj o zresetuj znajomego, które polega na tym, że musicie grać duo, trio i oddziały ze specjalnym znajomym, który ma taką ikonkę obok niku w lobby i widać go w tej karcie, która wyświetla się w karcie znajomych. Tylko za granie z tymi osobami jesteście w stanie otrzymać nagrody na swoje konto, a same zadania to przykładowo zdobądź poziom w meczu z tym znajomym, wykonaj zadania dzienne z zresetowanym znajomym, a za nie dostajecie punkty, które dają wam te oto nagrody. Samo wydarzenie ma na celu przywrócić starych graczy do grania w Fortnite, ponieważ osoby, które znajdują się na tej liście, to osoby, które w ostatnich miesiącach bardzo mało grały w Fortnite'a i tylko z tymi osobami możecie wykonać te oto zadania bezpośrednio w grze. Wszystkie nagrody wyświetlają się obok listy punktów w zadaniach, więc polecam sobie to sprawdzić, a samo wydarzenie jeszcze ponad tydzień będzie w grze, a mówię o nim, bo niektóre osoby, które mało grają w Fortnite'a, mogą o nim nie wiedzieć i ich po prostu nie odbiorą. Co też ciekawe, mam tutaj protip, jak dostać od razu 50 punktów na start tego wydarzenia, za pomocą zadania, które się tam wyświetla, i mowa tutaj o zadaniu, żeby dodać osobę, z którą chcemy zrobić zadania do ekipy i kliknąć w dosłownie 3 guziki. A dokładniej, po zaproszeniu takiego gracza do ekipy, wchodzicie w zakładkę z eventem, ta, która jest nad znajomymi, tam schodzicie na dół przy liście znajomych i zaraz później klikacie w guzik zaproś nowych znajomych i gdy wyświetli się nowa zakładka, klikacie w kod kreskowy, który jest tam na ekranie. W tym momencie zostaniecie przeniesieni na osobną stronę internetową, którą możecie od razu wyłączyć i od razu w grze otrzymacie darmowe 50 punktów i takim sposobem odbierzecie samą emotkę całkowicie za darmo na swoje konto w grze. Samo wydarzenie może nie jest jakieś wielkie i takie samo jak poprzednie wydarzenie z zresetowanym znajomym, ale i tak warto zdobyć te przedmioty, bo nie będzie można ich później zdobyć i jak już tu trafią one do sklepu z przedmiotami do kupienia za V-dolce. Nie wiadomo niestety, dlaczego teraz nie pojawiła się darmowa skórka w tym wydarzeniu tak jak kiedyś, ale to nieważne, bo przed nami jeszcze kilka innych darmowych nagród, do których teraz sobie przejdziemy. Kolejne darmowe nagrody są tym razem w specjalnym pakiecie, który jest przeznaczony na jedną konkretną platformę i chyba większość osób spodziewa się, o jakiej platformie jest mowa, i chodzi tutaj oczywiście o platformę PlayStation. To właśnie oni, czyli gracze na tej platformie, są w stanie za darmo otrzymać specjalny pakiet do Fortnite'a, który zawiera emotkę, specjalny efekt spadania oraz ostatnia nagroda to lotnia, a wszystkie te przedmioty możecie zobaczyć teraz w tle tego oto filmu. Wszystko to za sprawą specjalnej usługi dostępnej tylko na platformie PlayStation i mowa tutaj o PlayStation Plus, za którą gracze są w stanie otrzymać darmowy dostęp do różnych gier oraz specjalne pakiety z darmowymi nagrodami do niektórych gier. W tym wszystkim jest też właśnie gra Fortnite i ci gracze naprawdę bardzo często otrzymują jakieś darmowe nagrody do gry i w tym wypadku nie będzie inaczej, a te nagrody, które mogliście zobaczyć wcześniej w tle, są tylko i wyłącznie za PlayStation Plus. Usługa ta jest oczywiście płatna, chyba że ktoś z was nie wykorzystał jeszcze kilkudniowej wersji próbnej, która daje wam możliwość odebrania różnych pakietów, w tym właśnie tego nowego pakietu przedmiotów kosmetycznych do gry Fortnite. Tak więc jeżeli nadal nie odebraliście tej wersji próbnej, to teraz macie dobrą okazję na to, ponieważ później zestawów raczej nowych nie będzie, chyba że dopiero w nowym sezonie 5 rozdziału 3, a do jego startu zostało jeszcze dość sporo czasu. Same przedmioty, te które są teraz, nie są jakieś najgorsze, bo sama lotnia, efekt spadania i emotka prezentują się naprawdę mega fajnie, ale na pewno nie mają one podjazdu do tych pierwszych zestawów od PlayStation właśnie w grze Fortnite. Kiedyś zestawy te zawierały skiny i różne lepsze przedmioty kosmetyczne, które wręcz robiły wrażenie podczas ich pierwszej premiery, więc w porównaniu do tego, co jest teraz, to są one o wiele gorsze niż kiedyś, ale zawsze coś, więc jeżeli macie możliwość, to odbierzcie sobie te oto przedmioty do gry w Fortnite. To jednak nie koniec darmowych nagród, które gracze będą mogli zdobyć w najbliższym czasie, ponieważ w tym sezonie poza wydarzeniem halloweenowym w grze pojawi się jeszcze jedno wydarzenie, które będzie powiązane z urodzinami Fortnite'a. A dokładnie już 26 września tryb Battle Royale obchodzi swoje 5. urodziny, a wraz z tym w grze pojawi się mnóstwo zmian oraz nowości, które na 100% zaskoczą niejedną osobę, która postanowi wejść do gry mniej więcej właśnie w tym okresie czasowym. Co ciekawe, my
my już poznaliśmy nagrody, jakie będą do zdobycia w tym roku dla graczy podczas tego wydarzenia i gracze z tej okazji będą w stanie dostać specjalny plecak, dodatkowy kill-off oraz pozostałe dwa przedmioty, jest tam między innymi sztandar oraz graffiti. Wszystkie te przedmioty będziecie mogli zdobyć za darmo już podczas tegorocznego urodzinowego wydarzenia w Fortnite, a samo wydarzenie będzie dostępne w grze już prawdopodobnie od tego weekendu teraz do nowej pierwszej aktualizacji 22.10. Wszystkie darmowe nagrody oraz pozostałe rzeczy co do tego wydarzenia są już dostępne w plikach gry, więc teoretycznie wydarzenie to niebawem zostanie dodane do gry, a ja stawiam, że będzie to albo w ten weekend teraz, albo w poniedziałek, czy nawet może wtorek. Ponieważ na najbliższą środę przypada właśnie te wydarzenie, czyli 26 września, co wprost oznacza, że to właśnie wcześniej w grze będą musiały pojawić się darmowe nagrody, więc dlatego obstawiam tutaj kilka najbliższych dni przed startem tego wydarzenia w grze. Do tego wszystkiego dodam tutaj jeszcze, że na kanale Migao pojawi się osobny specjalny odcinek na temat darmowych nagród oraz wyzwań, no i przy okazji zmian w grze, w których będzie można je zdobyć, bo poza darmowymi nagrodami w grze zajdzie jeszcze kilka ciekawych zmian, które też warto omówić w następnym odcinku. Tak czy inaczej, same nagrody w wydarzeniu urodzinowym są dosłownie takie same jak co roku, ponieważ przedmioty te głównie mają nawiązywać do takiej uroczystości, więc nic dziwnego, że zmienia się tylko i wyłącznie jedna rzecz przy tych oto przedmiotach. Mowa tutaj oczywiście o numerku, który wskazuje na to, ile Fortnite ma lat i w tym roku mija już dokładnie 5. rocznica od momentu powstania trybu Battle Royale, a około 4,5 roku od pierwszego takiego wyskoku popularności całej tej gry. Oczywiście musicie pamiętać, że są to tylko obecne darmowe nagrody, które są do zdobycia w grze Fortnite teraz lub będą za kilka dni, a poza nimi w najbliższym czasie na pewno pojawią się jakieś kolejne darmowe nagrody do zdobycia dla wszystkich graczy. Jak sami dobrze wiecie, jakiś czas temu były informacje na temat nowej współpracy Marvela, więc nie wykluczam tutaj też tego, że jakieś nagrody z Marvela pojawią się niebawem w Fortnite, ale ten temat nie jest jeszcze do końca pewny. Jeżeli interesuje was coś w temacie Marvela, to polecam sobie zobaczyć mój drugi odcinek w sezonie czwartym na temat zmian i nowości, ponieważ to właśnie w nim przedstawiłem wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Marvela. Dodam tutaj jeszcze, że praktycznie każda wielka aktualizacja, która trafia do gry, wprowadza do plików gry jakieś przedmioty, które gracze mogą zdobyć za darmo i w przypadku kolejnej aktualizacji 22.10 również można się spodziewać, ale ta aktualizacja dopiero za kilkanaście dni trafi do gry w Fortnite. No i to właśnie wtedy gracze będą w stanie sprawdzić kolejne darmowe nagrody, które trafią do gry, a z tej samej aktualizacji na kanale pojawi się live, ale będzie on pod wieczór około 19.45-20, a nie tak jak przez wakacje, czyli z rana, gdy jest aktualizacja. Jak sami dobrze wszyscy wiecie, obecnie jest szkoła i niestety nie jestem w stanie dla was zrobić o tyle wcześniej tego live'a, ale mam nadzieję, że i tak live wieczorem z aktualizacji będzie super, bo również sprawdzimy sobie wszystkie zmiany i nowości, które zostały dodane do gry w Fortnite. Na obecną chwilę jednak musimy poczekać na więcej informacji na temat nowych darmowych nagród, które na pewno pojawią się w tym sezonie czwartym, a powiem szczerze, że będzie ich jeszcze naprawdę mega dużo. No a jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim apeczkę do góry, przynajmniej trafi on do większego grona odbiorców. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak ciekawych filmów na kanale Migao. No i pamiętajcie też o kodziku Migao 2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych darmowych nagrodach dla graczy w sezonie czwartym i które z nich według was są najlepsze i odbierzecie je w pierwszej kolejności, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21. Yo!